Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Jestem Zeta, to jest pierwszy odcinek z kamerką. Szczerze wam powiem, że nie wiem jak to wyjdzie, no ale nie będę wiedział dopóki nie spróbuję, prawda? Więc spróbujmy pierw, no i zobaczmy czy wam to się będzie podobać. No i zobaczmy, dzisiaj będziemy sobie bili, dzisiaj ogólnie sobie poeksplimujemy troszeczkę na, jak oni się nazywają, na po prostu na sekcie. No i zobaczymy jakie tutaj dropy będą. No ogólnie liczę, że dzisiaj sobie troszeczkę tych M dobiję, bo troszeczkę ostatnio straciłem, też zastępca sobie trochę pożyczył, więc miejmy nadzieję, że teraz sobie troszeczkę odrobię. No i co w dzisiejszym odcinku porobimy? W dzisiejszym odcinku po pierwsze chciałbym naprawdę zobaczyć jak będą wyglądały odcinki z kamerką, czy wam się będą podobały. Szczerze ogólnie jestem w ogóle nieprzyzwyczajony do kamery, więc nie wiem jak się będę zachowywał. Jeżeli wiecie, będę jakoś nie wiem, machał głową czy coś, to musicie mi wybaczyć i napiszcie to w komentarzu czego byście chcieli na przykład, bo to mnie bardzo, bardzo ciekawi. No ogólnie dzisiaj nie będę czytał waszych wszystkich komentarzy, bo pod ostatnim odcinkiem byłoby ich dosyć mało, bo wam nie powiedziałem, że będę czytał wasze komentarze. No a więc mówię i zapowiadam ogólnie pod tym odcinkiem, że będę czytał wasze wszystkie komentarze, więc naprawdę piszcie komentarze. Ogólnie kiedyś miałem jeszcze gorszy mikrofon, no i do tego mikrofonu musiałem go mieć tak ustawionego właśnie, nie wiem czy to teraz widać, no tak przed sobą, prawda, i ogólnie on był tak, wiecie, tak mega ustawiony, no i to była taka trochę lipa, nie wiem dlaczego bije tego wojownika, to była trochę taka lipa, no a teraz już mam no lepszy mikrofon, bo teraz mam Samsung G-Track. Pokażę wam jeszcze, żebyście później nie pytali co to za mikrofon czy coś, to chwileczkę mogą być teraz jakieś dzikie szumy czy dźwięki, ale wam pokażę. On tak wygląda, to jest taki mikrofon, no i jest całkiem okej. Okay. Dobra, ja już go nie będę tutaj przestawiał, o chwileczkę tutaj, chwilę wezmę coś takiego, dobra. Już chyba powinno być dobrze. No, ogólnie chciałem wam pokazać, bo nie z tego względu, że się tam chwalę, bo mi tam jakoś nie zależy, żeby się mega chwalić czy coś w stylu. Chwileczkę jeszcze sobie go przedstawię, okej? Okay? No, żeby się jakoś tam, wiecie, mega chwalić czy coś w stylu, ale po prostu wiem, że byłby mega dużo pytań, wiecie, o tą kamerkę, co to jest za, co to, nie kamerkę, tylko mikrofon, co to jest właśnie za mikrofon. No a jeśli chodzi o kamerkę, to jest kamerka Logitech, czekajcie, Logitech C920 chyba, 920, bo tu pisze, no nie, ale nie chcę mi się obracać kamerki, żeby nie zmienić jej na tutaj wielkości i tym podobne. No i dzisiaj sobie zobaczymy jak to będzie. No i tak, no i ten mikrofon jest ogólnie tak oddalony, aż mi dziwno, wiecie, dziwnie tak do niego mówić. No dzisiaj przygotowałem sobie kubek. Tutaj kubek sobie będziemy pili czasami wodę, bo to jest woda ogólnie. Bo jakoś, szczerze, powiem wam szczerze, ja lubię się odżywiać no dosyć dobrze, ale jeżeli chodzi o wodę, no to prawie tylko wodę piję i czasami się Sprite napiję, bo to lubię. No więc zobaczmy, ojejku, o, ubiłem sobie ich tak dosyć szybko i w ogóle życie mi zabrali. Taka dosyć śmieszna sytuacja. Na dzisiaj może nawet sobie spimy troszeczkę na tarchunie, muszę wam powiedzieć. Jeszcze zobaczymy jak to będzie, ale ogólnie no dzisiaj to tak jak mówiłem będzie troszeczkę taki odcinek bardziej testowy niż na taki normalny odcinek, bo tak jak widzicie jest kamerka, no nie wiem, jakoś nie wiem czy właśnie wam się to spodoba i nie wiem czy ogólnie będziecie chcieli takie odcinki, więc raczej się wolę nie nastawiać, tylko po prostu poczekać na wasze komentarze, naprawdę napiszcie, że chcecie z kamerką czy bez, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, ważna dla mnie informacja. I ogólnie co my tu mamy? Dzisiaj powiedzmy sobie na sekcie, polotamy troszeczkę rzeczy z tej sekty, no i zobaczymy jak to ogólnie nam będzie to wszystko wychodzić. Ogólnie sekta, jak sami widzicie, już nam prawie w ogóle HP nie zabiera, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo ojejku, co ja ubiłem? Myślałem, że już jakąś tą E2 odbiłem, bo tu jest sporo, czekajcie, nie, tu nie ma aż tak sporo tych E2, ale są E2, wiecie? No i to tak jest. Okej, okay, dobra, więc ubijmy sobie, co tak zlagowało, nie wiem dlaczego, ubijmy sobie jeszcze kilka tutaj tych, jak oni mają, tych elitek, prawda, i tutaj na sekcie, no i zaraz przejdziemy sobie ogólnie na inną, może jakąś postać, wiem, że mówię troszeczkę za dużo ogólnie, ale przepraszam, naprawdę, czasami tak niestety bywa. I to sobie za niedługo sprzedamy u Tuni, wiecie, jeszcze troszeczkę tego wylotamy i posprzedajemy sobie u Tuni. A dzisiaj muszę wam powiedzieć, że jeżeli nagrywamy z kamerką, no to będzie odcinek o kamerce. I co ja sądzę o youtuberach, którzy nagrywają z kamerką? Muszę wam powiedzieć, że mi to jest w ogóle obojętne i ja się w ogóle tym nie przejmuję. I szczerze wam powiem, że lubię oglądać filmy z kamerką, są dużo lepsze, bo jednak widać, prawda, jak tam dany youtuber, czy ktoś właśnie, który nagrywa ten film, się zachowuje, no i to moim zdaniem jest dużo, dużo lepsze. No, ale jeśli chodzi o takie gry typu właśnie Margonem, czy jakieś inne gry, to muszę wam powiedzieć, że średnio mi to zależy, bo wiadomo, że w Margonem raczej
żadnych emocji i takich nie ma, nie no może nie żadnych, ale trochę mniej tych emocji jest, więc wiadomo, że to też troszeczkę jest inaczej, jak się na przykład, nie wiem, gra w LoL'a czy w jakieś inne takie gierki i nagrywa się z kamerką, a jak się gra, wiecie, w Margonem się nagrywa z kamerką, no to też jest całkiem inna sprawa. No ale muszę wam powiedzieć, że to dla mnie jest aż takie, nie jest aż takie ważne, prawda, żeby była ta kamerka. Oczywiście fajnie się ogląda moim zdaniem filmy z kamerką, no, ale raczej to dla mnie aż takie bardzo, bardzo ważne nie jest. Dużo osób też pisało, jak wam pokazywałem moje zdjęcia jeszcze, nie pamiętam, który to był odcinek, nie pamiętam, wiecie, 71, 72, coś takiego. Pytaliście się, nie pytaliście, ale pisaliście właśnie, że no jednak właśnie moja twarz nie pasuje do tej kamerki. No ja byłem trochę zaskoczony, wiecie, bo zawsze mi się wydawało, że akurat pasuje mi ten głos do kamerki, nie twarz, tylko głos, chodziło właśnie o głos do twarzy. Zawsze byłem przekonany, że pasuje, wiecie, nie mogę przejść bez klucza, tu nie mam klucza, okej. Zawsze wydawało mi się, że pasuje, a tu jednak się okazało, że nie pasuje, bo wy tak powiedzieliście. A oczywiście, że wasze zdanie jest ważniejsze, bo to wy oglądacie, nie ja. No i muszę się was słuchać. No i szczerze wam powiem, że no byłem zaskoczony, ale wiecie tam, jeżeli ponagrywam troszeczkę dla was z kamerką, to zapewne się przyzwyczajicie i nie będzie żadnego problemu. O, czekajcie, przesunę się troszeczkę. No i co wam muszę jeszcze powiedzieć? Muszę wam powiedzieć, że kamerka to jest kamerka C920. No i ogólnie tą kamerkę, no ma większość takich tych dosyć sławniejszych youtuberów. O, sporo nam zebrali, trudno. Typu na przykład nawet Gimperion ma, Rezy to nie wiem, bo nie wiem czy nagrywa, bo nie napisał, prawda? Izakion ma i dużo innych też takich naprawdę już tych bardzo, bardzo sławnych youtuberów. Nie mówię o sobie, prawda? Tylko o naprawdę bardzo, bardzo sławnych youtuberach. Nie myślę, że ja się uważam za byle kogo. Ja wiem, że ja to na YouTubie nic nie znaczę. Chociaż kiedyś bym chciał być jakiś, no nie że sławny, prawda, ale chciałbym mieć chociaż trochę więcej tych widzów, aby sobie po prostu nagrywać dla was takie materiały, prawda, żeby wam się to podobało i żeby było was dużo, bo naprawdę to wiadomo, że cieszy mi, choć wiecie, nie zależy mi jakoś tak mega na subskrypcjach, czy tam wiecie, żeby być jakimś fejmem, czy to jak różne osoby, jak to sobie różne osoby nazywają, no, ale po prostu chodzi mi o to, no jakoś ogólnie jakoś fajnie mieć jednak większą liczbę osób. Można sobie porównać komentarze, można sobie porównać zdania. Chociaż, oj, tu są te myszory, tak? Myszory chyba, tak? Więc tutaj nie będziemy sobie ekspić. Chociaż już teraz mogę porównać wasze zdania, bo wiadomo jak jest wasz coraz więcej, za co wam mega dziękuję, to no co jest dla mnie zaskoczenie. Ale to nie chodzi o to, żeby też mieć fame, czy żeby wiecie tam zarabiać, czy coś w tym stylu, bo naprawdę no to To ja nie wiem, bo ja już wam kiedyś ogólnie wam pokazywałem zarobki, ile ja zarobiłem przez okres miesiąca, to zarobiłem około 10 zł, więc to są takie pieniądze, że naprawdę, no jeżeli ktoś myśli, że na przykład ja czy jakiś tam inny youtuber z Margonem nagrywa dla pieniędzy, no to się grubo myli, muszę wam powiedzieć, bo naprawdę z Margonem to nie ma żadnych prawie pieniędzy, chyba że takie, żeby wiecie, kupić sobie 5 esełek, więc to jest na tej zasadzie. Wiem, że tu zrobiłem takie, czasami robię różne ruchy, ale wiecie, nie nagrywałem nigdy z kamerką i nie wiem jak się mam tutaj zachowywać, żeby wiecie, to było dobrze i ogólnie, żeby było tutaj całkiem okej. Więc to jakoś mi za bardzo nie zależy na subach, bo mi zależy na widzach, bo mi nie chodzi o to, żeby wiecie, mieć milion subów i żeby tutaj sobie zarabiać i żeby tutaj wiadomo co, nie wiadomo rzeczy by się działo, tylko po prostu mi zależy na widzach, żeby widzowie, czyli osobie, która subskrybuje mój kanał, żeby dobrze mój kanał się oglądało, żeby była zadowolona jak wychodzi nowy filmik, a nie żeby włączyła ten filmik, żeby tylko dać łapkę w dół i wyjść, prawda? No bo tak czasami się niestety zdarza u mnie na kanale, też wiem, że są takie osoby, ale ich jest naprawdę mała ilość, bo średnio pod filmami mam 7 do 10 łapek w dół i jakieś 130-140 w górę, czego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony, bo kiedyś ogólnie dobicie, przepraszam, ale kręci mnie strasznie w nocy, nie dłubię czy coś, ale strasznie mnie kręci w nosie, bo mam katar ogólnie, ale mam nadzieję, że się już go pozbyłem, wiecie? Kuba, masz może podki, jakieś pełne leczenie? No wiesz co, nie mam i raczej teraz ci nie odpiszę, prawda? Ale jeżeli będę miał czas, to ci chętnie odpiszę. No i o czym ja to mówiłem? Czekajcie, zapomniałem o czym ja mówiłem. No nieważne, chodziło mi o to, że ogólnie nie chcę mi się, prawda, nagrywać dla subów, czyli wiecie, o, chcę mieć milion subów, tylko po prostu dla widzów, żeby to tak, żeby to było całkiem ogarnięcie. Kiedyś pamiętam jak zaczynałem, jak dostałem kiedyś 5 łapek w górę i chyba 3 w dół, to w ogóle tak się cieszyłem, że w ogóle ktoś mnie ogląda, że to była jakaś masakra i bardzo, bardzo się wtedy cieszyłem, pamiętam. Ogólnie napijmy się wody, bo chyba się zasnęło w gardle. Przepraszam, teraz tak stuknąłem, ale no
No jakoś tak było, bo ogólnie kubek jest całkiem spory, tak wam się uchwala takim kubkiem, że kubek jest całkiem spory i ten kubek ma 1 litr. Więc trzeba na ten kubek uważać, bo jest naprawdę dosyć ciężkim kubkiem. No dobra, nie będę wam mówił tutaj o kubkach, prawda? Nie będę wam mówił tutaj o kubkach. No i zobaczymy, jak to ogólnie będzie. Może pójdziemy sobie na Torhunę. Co wy na to, żebyśmy sobie poszli na Torhunę i troszeczkę tam poekspili? Wydaje mi się, że to też jest całkiem niezły pomysł. Ostatnio był odcinek z Eukilem i z Rudą i było całkiem okej, z tego co widziałem po komentarzach, więc wam się podobało. I mam do was prośbę, wiecie, że jak na przykład jakiś youtuber się ze mnie śmieje, że tam kamizelki czy coś w tym stylu, to naprawdę nie wyzywajcie go, bo ja to traktuję sobie wszystko dla żartów. Ja wiem, że większość też youtuberów też sobie to traktuje dla żartów, więc naprawdę, ja mam dystans do siebie, więc wy również miejcie dystans do mnie, że tak wam powiem, i no i po prostu nie musicie mi, wiecie, jakoś tam bronić czy coś w tym stylu, bo nawet Eukil ostatnio coś tam nagrał, ojejku, coś tak zamuliło, Eukil ostatnio coś tam nagrał, że Kuba Z, prawdziwe informacje o Kuba Z, czy tam kim jest Kuba Z tak naprawdę, czy coś w tym stylu, no i ja w ogóle ucieszyłem się, że taki film powstał, a widziałem, że było sporo komentarzy typu, że o, Kuba Z to super youtuber, żeby go nie obrażał, czy coś w tym stylu, nie wiem po co ktoś to napisał, wiecie, ale ja naprawdę się nie obrażam, ja się wręcz cieszę, jeżeli ktoś nagrywa różne filmiki, nie tylko żeby, wiecie, o mnie, czy coś w tym stylu, nie dedaj mnie, chłopaku. Chyba mnie nie zdradzasz. No, nie o to mi chodzi, prawda, żeby tutaj płakać czy coś, bo ja mam dystans do siebie. Ogólnie takie filmiki są spoko, bo wiecie, jest fajnie jak to się dzieje, fajnie, że jak jest z czegoś się śmiesznie, prawda, też trzeba umieć się z siebie śmiać, nie tylko się śmiać z innych, ale też z siebie. No i ja się cieszę, jak na przykład ktoś zrobi jakiś filmik o mnie, nawet jakiś śmieszny czy coś w tym stylu. Po prostu, no jest ciekawie, jest się z czego pośmiać, czy różne takie inne rzeczy, więc naprawdę się nie obrażajcie, nie musicie się obrażać tutaj, że o kurde, ktoś mnie tutaj wyzwał czy coś w tym stylu, bo naprawdę, naprawdę to nie ma z czego się obrażać, prawda? Trzeba wszystko dla żartów traktować. No mam już 70%, ale tak jak Eukil mi ostatnio powiedział, żebym nie ekspił na pająkach, tylko po prostu tutaj, bo tutaj są dobre loty i można się troszeczkę tych pieniędzy nadrobić, można by powiedzieć, tak, no i no i ogólnie tak to jest. Kurczę, ja miałem patrzeć chyba w kamerkę, czy ja nie wiem ogólnie, czy się patrzeć w kamerkę, czy tak bardziej w ekran. Więc no możecie też to mi napisać. Tu mam zwój dla bacy ogólnie, zwój bacy, tak, mam zwój bacy. I tak jak mówiłem, o cholerka, zrobimy sobie coś w tym stylu. Wyrzucimy te strzały i weźmiemy sobie to i pójdziemy sobie do Tuni. I w Tuni sobie pójdziemy do kwiecistego przejścia, to znaczy z kwiecistego przejścia przejdziemy do Tuni, prawda? No i u Tuni sobie sprzedamy kilka naszych tutaj, jak to się nazywają, tutaj naszyjników i ogólnie tych wszystkich całego gruzu, za które możemy jakieś, wiecie, tam pieniądze wyciągnąć. Mamy tutaj 1M, 1,2M, no i tutaj też mamy całkiem spoko kasę. No i następny temat, który chciałem poruszyć na dzisiejszym odcinku, wydaje mi się, że no przelogujmy się, nie róbmy tutaj zadymy, przelogujmy się, prawda, na kogo się przelogujmy, na, tutaj mam, na Torhunę, okej. Tutaj mam sporo dosyć kont, bo jak nagrywałem ten challenge, no to tam troszeczkę się bawiłem, prawda, w te konta itp. Ojejku, tutaj jest ekran niedopasowany, dobrze, że mi się przypomniało, bo później by wyszło, wiecie, takie badziewie. No i co ja miałem wam powiedzieć? Aha, właśnie, już mi się przypomniało. Ogólnie dużo osób mi pisze, wiem, że znowu powiedziałem ogólnie, ale przepraszam, wiem, że dużo osób mi pisze, że Kuba, tam zagraj ze mną, zagraj tutaj na Pandorze, zagraj tutaj na Torhunie, zagraj tutaj na Lelwani, zagraj na Klasiku, zagraj gdzieś tam. I muszę wam powiedzieć, że ja na takie komentarze prawie nigdy nie odpisuję, bo mówię o tym często na odcinku, ale wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby po prostu wam to powtórzyć. Wiecie co, ja nie będę niestety... Ja nie będę niestety nagrywał, wiecie, znaczy zakładał nowy kont na Lelwani czy coś w tym stylu, żeby po prostu później na, wiecie, 40 czy 30 levelu skosować to konto albo po prostu, no nie grać już na tym koncie, prawda? Więc po co ja miałbym to robić, bo ja wiem, że ja nie mam naprawdę sporo czasu, bo muszę prowadzić kanał na YouTubie, znaczy nie muszę, ale chcę po prostu, chcę prowadzić kanał na YouTubie, no i to też zajmuje naprawdę całkiem sporo czasu i również też sobie lubię czasami pyknąć w LoLa, więc to też trochę czasu mi zajmuje. Ja ogólnie w LoLu mam Diament 5, Diament 4, serię mam teraz o Diamentu 4, jeżeli ktoś chce, to może zapraszać. Nick, jeżeli będziecie chcieli, to podam wam w komentarzu, to może czasami sobie jakieś normalka zagramy, czy coś w tym stylu. No i co wam mogę, a właśnie, no i nie piszę takich komentarzy, wiecie, bo jeżeli będę chciał zagrać na jakimś świecie, to po prostu będę grał, prawda? A jak po prostu nie mogę, bo nie mam czasu, albo coś mnie tam ogranicza, no to nie piszę takich komentarzy, bo ja, o, przeciwnik jest martwy, o co chodzi, halo, pewnie ktoś tą grupkę już ubił, a coś zreagowało, no ten Jurgo
lubił, no jakby kto inny. Jak on ma tutaj EQ? O cholerka, no całkiem niezłe. Chociaż no heroiki to nie jest, wiecie, jakoś mega dobrego, ale to jest świat zwykły i tutaj niektóre rzeczy liczą się podwójnie, takie jak na przykład heroiki. Napijmy się znowu. Ach, dobra woda. Ogólnie napiszcie jaką, no dlaczego ja mówię cały czas ogólnie, mi jest głupio, prawda? Mi jest głupio tak cały czas mówić to ogólnie, bo pewnie sobie ktoś pomyśli, o jejku, jaki to jest youtuber, nie będę go oglądał, bo on ma taki mały zasób słów, że tylko powtarza ogólnie. Nie, po prostu, jeżeli się skupiasz na jednym, prawda? Jeżeli się skupiasz na jednej rzeczy, którą wykonujesz w danym momencie, no to po prostu już na drugą nie przykładasz takiej uwagi lub po prostu tak się nie przyglądasz, bo jeżeli byś się tak przyglądał, no dlaczego mi to zamuliło? Dlaczego? No patrzcie, no i coś margonem na targunie, coś jest złego. No i jakbym tak przykładał, wiecie, wielką wagę do na przykład mówienia, żebym, wiecie, ładnymi słowami mówił, to bym w ogóle się na grze nie skupiał i wtedy byłaby również lipa. Tak ogólnie zauważyłem, że mam tu więcej złota niż na Nexosie, a to jest troszeczkę śmieszna sytuacja, muszę wam powiedzieć, bo raczej na światach prywatnych ma się więcej złota niż na światach zwykłych, no ale jakoś tak wyszło. A tutaj mam jeszcze chodniki, właśnie na te chodniki musimy pójść, tu jest całkiem sporo expa i zaraz sobie tam przejdziemy. Nie wiem, czy słyszycie mojego psa, jeżeli tak, to bardzo, bardzo przepraszam, ale no co ja poradzę? Chyba nawet słyszycie, wiecie, bo mikrofon jest całkiem okej. Mikrofon jest całkiem okej, więc prawdopodobnie powinniście słyszeć tego psa, jeżeli tak, to bardzo przepraszam. Ogólnie ktoś się nawet mnie ostatnio pytał, bo tam usłyszałem na odcinku, jakie mam psa. To jest rasa Shih Tzu, czyli taki, wiecie, taki gdzieś tak, nie wiem, taki piesek czy coś w tym stylu. No, nie jest to duży piesek, prawda? No ale piesek jak każdy piesek, no jest po prostu pieskiem i czasami sobie lubi poszczekać trochę więcej, więc no niestety musicie mi wybaczyć, a bardziej mojemu psu musicie wybaczyć, a nie mi, więc no to nie ja szczekam, jakby ktoś pomyślał. I tutaj sobie, no tutaj mam kilka nawet maskotek. Ktoś mi nawet pisał ostatnio w komentarzu, abym opróżnił te wszystkie torby, bo mam w nich dosyć spory gruz, ale tak pomyślałem, że wiecie co, raczej nie będę ich opróżniał. Dlaczego mam je opróżniać, prawda? Tutaj mam kilka wat cukrowych i jakieś miksy mam, no nie mam za bardzo, nie no, tutaj mam trochę miksów, jakieś strzały tam z wilków, no czy to nawet było z tego Tarmus Wooden, czekajcie, Tarmus Wooden albo z wilków, nie pamiętam już czego, bo to naprawdę bardzo, bardzo dawno tam ekspiłem już, w ogóle nie pamiętam. A tu są te kopalnie całe i tutaj raczej nie będziemy sobie szli, bo tutaj się jednego z questów robi, nawet nie wiem jaki to dokładnie był quest, ale wiem, że tutaj jeden z questów się robi, no koleś, czy ty naprawdę musisz tutaj ekspić? Jak widać, niestety musi. I tak to czasami bywa. Głowy zbira, bo o to też się ktoś mnie ostatnio pytał na odcinku. To jest naprawdę bardzo, bardzo przydatny itemek, ponieważ za to ja na początku ogólnie te głowy zbira sprzedawałem w domu Roana, bo w ogóle nie wiedziałem, co to jest. Wiecie, co to jest? No nie możecie się mi dziwić, prawda? Nie miałem jak wiedzieć, prawda? Nikt mi jeszcze wtedy nie wytłumaczył, co te głowy zbiera dają. I po prostu nie wiem, miałem 50 albo 60 głów i po prostu te wszystkie głowy sprzedałem, bo tak o sobie sprzedałem, bo po prostu nie wiedziałem, jak neutralne, co ja mam się jakimiś głowami przyjmować, prawda? No nie no, następny koleś, Boże. A na koboldach oczywiście, że będzie gorzej, bo to jest Tarhuna i wiadomo jak jest na koboldach. Ogólnie kto teraz jest? O, Ruda jest nawet, 60 level wbiła. Cześć youtuber, no siemka. Czekajcie, napiszę mu tylko siemka tutaj i co możemy mu napisać jeszcze, że nagrywam teraz. Dobra, to jak coś to pozdrawiamy Kostusia. Jak tam kamizelki na rower? A dobrze. Ogólnie z tymi kamizelkami, no co tu się znowu stało? Ogólnie z tymi kamizelkami jest dosyć śmieszna sytuacja, bo tam kilku youtuberów tam powiedziało, że tam Kuba Z tu kamizelki sprzedaje tutaj coś. No i teraz cały czas zostaje jakieś komentarze typu kamizelki, że tam kamizelki, coś tam, wiecie, kupuje kamizelki czy coś, więc tu, a tak na dobrą sprawę, jak patrzyłem statystyki, to nikt tych kamizelek jeszcze nie kupił. No ale jest beka, chociaż jest śmiesznie i tego się trzymajmy, prawda? No, ogólnie, ojejku, w rzeczy samej to jest oczywiście synonim ogólnie, ale wiadomo, no, że w rzeczy samej, tak mówić na odcinku czy coś w tym stylu, zwalniam ci expa na potrzeby filmiku, pozdrów tam mnie, haha, dobra Kostuś, pozdrawiam bardzo serdecznie, no i w rzeczy samej już teraz powiem, co, kurde, no teraz już pięknie widzicie, pięknie dobrałem słowa, już zapomniałem co miałem powiedzieć. No tak to jest, Kostuś, no przerwałeś mi, nie wiem, żartuję sobie oczywiście, jak mi się przypomni, to zaraz wrócę do tematu i jeszcze ogólnie sobie zobaczę na odcinku później.
No i czekajcie, jak spin na tych demilishach, no tutaj na Tarchunie, no ciężko naprawdę cokolwiek dobić, czy to ogólnie spin na jakim, wiecie, 10, czy na 60 levelu, to naprawdę ciężko dobić te levele. A, już właśnie, przypomniało mi się, chodziło o kamizelki. Nawet ostatnio myślałem sobie nad założeniem grupy na Facebooku kamizelki Kuby Zeta, bo to by było śmieszne, no ale czy ja wiem, może za niedługo ta nazwa znudzi się mi, czy tam komuś i po prostu nie będziemy chcieli już takiej nazwy, więc nie będę raczej zmieniał tej nazwy, bo to byłoby też głupie. Więc pomyślałem, że jeżeli już sobie wymyślimy taką nazwę, czy tam ja wymyślę, czy tam wy wymyślicie, to oczywiście piszcie jakieś propozycje w komentarzu, no to od razu się zabieramy się za tworzenie takiej grupy, chociaż nie wiem, ile by na tej grupie facebookowej też osób było, bo to też duża, też ciężka dosyć dla mnie sprawa. Tutaj nie mam za dobrego, moim zdaniem, EQ, muszę wam szczerze powiedzieć, nie mam jakoś mega dobrego, no ale są unikaty akurat do expa akurat jest całkiem okej, okay. Chociaż nie są zwyklaki, chociaż jest tyle, więc nie jest aż tak źle. Znowu się napijmy wody, więc 3 razy do 3 razy sztuka. Ale dobra ta woda, naprawdę bardzo, bardzo dobra ta woda. Też myślałem nad założeniem serii, jak teraz już wiecie, kamerka mam i lepszy mikrofon. No to myślałem nad założeniem serii takiej poranna herbatka z Zetem i ta na przykład seria by wchodziła co drugi albo nawet i codziennie i wiecie, to by było tak, nie wiem, o 7 z rana i ten film by trwał 10 minut, prawda? 10 minut jakby ten film trwał, no i tam bym sobie poruszał wasze tematy, na które byście chcieli znać odpowiedź i jednocześnie grając w Margonem, prawda? Więc to by mogło być całkiem okej okay. I pomyślałem, że nawet czemu nie, prawda? Czemu nie? Każdy by sobie przed szkołą mnie, jeżeli by miał taką ochotę, obejrzeć. No i też bym mógł zadać jakieś tam pytanie, czy coś w tym stylu właśnie, żebym odpowiedział na jego pytanie w trakcie odcinku, czy po prostu jak sobie tutaj gram. I te odcinki naprawdę by nie trwały powyżej 10 minut, bo wiadomo, kto o 7 ma czas oglądać moje odcinki do końca, bo to wiadomo też, to też nie jest takie hopsiu, że o jejku, tutaj już rzucam książki, rzucam szkołę, bo idę oglądać Kubę Zeta. Spokojnie, ja wiem, że tak nie jest, dlatego też staram się nagrywać nie więcej niż jeden filmik dziennie, bo to osoby, które po prostu nie mają czasu, no to nie nadążają za tymi filmikami, a to też nie o to chodzi, żeby ktoś nie nadążał za filmikami i ja jestem tego świadom, prawda, bo wiem, że każdy z nas ma lekcje tak samo jak ja. No i ogólnie już nie będę gimbusem w tym roku, bardzo, bardzo się cieszę, bo jak na razie niestety jestem gimbusem, no ale co, no już za niedługo nie będę gimbusem, za 3 miesiące mam dopiero urodziny, więc będzie całkiem okej. I co wam mogę jeszcze takiego ciekawego powiedzieć? Wydaje mi się, że chyba już wszystkie tematy na dzisiejszy odcinek wyczerpałem i wszystko, co chciałem, o wszystkim, co chciałem z wami pogadać, to pogadałem. I co mogę wam życzyć? No życzę wam, żebyście po prostu w tym roku spędzili ogólnie ten cały rok, żeby był udany, bo nie życzyłem wam jeszcze taki, wiecie, Internet Explorer ze mnie, bo to, wiecie, taki spóźniony jestem, kurde, o 5 dni, ale no przepraszam, czasu nie było, też kamerki nie miałem wtedy, no i tak to było, ale teraz chciałbym wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, abyście wiecie, uczyli się, bo to też jest bardzo, bardzo ważne, ważna jest wasza przyszłość. No i żebyście mnie oglądali, bo to takie życzenia trochę też dla mnie, prawda? Ale chciałbym, żebyście mnie nadal oglądali, żeby było was coraz więcej. Nie zależy mi tutaj, wiecie, żebyście tam milion filmy udostępniali, czy tam, wiecie, promowali mnie, ojejku, co by się to działo. Nie chodzi mi o to, chodzi mi o to, żeby naprawdę, ojejku, tu jest ten skarb, Jezu, ten skarb naprawdę tak płynie, on tu jest specjalnie. W ogóle nie wiem, dlaczego ja tutaj poszedłem. No nieważne, stańmy sobie przy wagonikach. I co wam jeszcze muszę powiedzieć, bardzo, bardzo ważnego. Muszę wam powiedzieć, że mam nadzieję, że wam się kamerka spodoba na odcinkach i będziecie ją chcieli i że ten zakup nie pójdzie na marnie, bo naprawdę 400 zł to tak, wiadomo, się nie wydaje od dzisiaj, a kupiłem sobie tę kamerkę, to czemu po nie nagrywać, prawda? A jestem ciekawy, jak wam się ogólnie spodoba i właśnie, jeżeli chcecie jeszcze jakieś odcinki z innymi youtuberami, to też piszcie, bo też ostatnio widziałem spory aplauz pod poprzednim odcinkiem, tak? Pod poprzednim odcinkiem i tam pisaliście, że naprawdę dużo, i dużo wam się to oglądało, nie, fajnie wam się to oglądało i było fajnie ogólnie, jak wam ten odcinek się przedstawił. Jestem bardzo, bardzo ucieszony, bo jednak no z innym youtuberem to może się przyjąć różnie, bo to wiadomo, nie wiadomo też jaki youtuber, a jednak u was się przyjęło to całkiem dobrze. Z tego powodu jestem bardzo zadowolony. No i co, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, że na wszystkie komentarze odpowiem wam pod... Nie, tylko w następnym filmiku. No i co, zadawajcie dużo pytań, żebym miał nas odpowiadać do następnego odcinka. No i cześć, ja nie będę przybijał pion, bo ja tego nie lubię robić, tylko po prostu z wami się pożegnam bardzo serdecznie. Do następnego odcinka, no i cześć.